Byłem spanikowany, nie wiedziałem nawet, co teraz zrobić. Timothy był klientem kategorii nie zadawaj pytań, więc nie miałem zapisanych żadnych danych kontaktowych, ani nawet numeru telefonu. Wtedy zdałem sobie sprawę, że mam pewną nadzieję. Wsiadłem z powrotem do ciężarówki i pojechałem do biura. Mogłem tam dotrzeć w około 20 minut, sprawdzić identyfikator dzwoniącego i być może w ten sposób jakoś się z nim skontaktować. Wyjechałem z długiego podjazdu i ruszyłem tak szybko jak to możliwe, zostawiając otwartą bramę, chyba nawet nie zamknąłem drzwi do starej rezydencji. Dotarłem do biura w niecałe 15 minut. Miałem problemy z otwarciem zamka. Musiałem zatrzymać się na sekundę, a potem spokojnie włożyć klucz do otworu. Otworzyłem drzwi i pobiegłem do biurka. Sprawdziłem historię połączeń na telefonie i w końcu dotarłem do numeru. Poza Stanem oczywiście, był z Nowego Jorku, co było w porządku i prawdopodobnie był to właściwy numer. Wcisnąłem szybkie ponowne wybieranie, zapisując jednocześnie numer. Mój żołądek opadł, gdy połączenie przeszło bezpośrednio do poczty głosowej i usłyszałem wiadomość na drugim końcu. Dodzwoniłeś się do majora Timothy'ego Crestfalla. Zostaw wiadomość, a wkrótce się z tobą skontaktuję. Z Bogiem. Nie zdążyłem złapać oddechu, zanim rozległ się sygnał dźwiękowy. Timothy, musisz do mnie oddzwonić. Belial grozi mojej rodzinie, mojej żonie i dzieciom. Dałem im tę wodę, którą mi dałeś, ale ten facet... On jest... Nie sądzę... Powinienem powiedzieć to na głos? Może to było prawdziwe? Nie sądzę, żeby był człowiekiem. Pomóż mi! Rozłączyłem się i spróbowałem zadzwonić ponownie, ale znowu usłyszałem pocztę głosową. Przez mój rozgorączkowany umysł przebiegła myśl. Czy on nie jest trochę za młody na oficera? Dzwoni moja komórka. To jakiś numer 1800, dzwoniący do mnie w środku nocy. Miałem go zignorować, ale coś mi mówiło, że nie powinienem. Odbieram telefon. Tak, tu Fred. Kto mówi? Na drugiej linii rozlega się trzask. Wydaje mi się, że słyszę coś w rodzaju krzyku, zanim całkowicie się wyłączy. Na linii jest młody mężczyzna i brzmi na wstrząśniętego. Proszę pana, czy to pan Fred McCoyn? Tak, a kto mówi? Tu centrala alarmowa. Otrzymujemy powiadomienia, że w domu włączyło się wiele czujników dymu. Skontaktowaliśmy się ze strażą pożarną, ale nie jesteśmy w stanie skontaktować się z nikim w domu za pośrednictwem panelu głównego. Czy jest pan może w domu w tej chwili? Kręci mi się w głowie, ale wstaję i idę do samochodu. O Boże, a próbowaliście dzwonić na komórkę mojej żony? Tak, próbowaliśmy wiele razy. Czy jest pan teraz w domu? Nie, nie ma mnie w domu. Straż pożarna jest w drodze, proszę pana. Czy mam zostać z panem na linii? Nie, nie trzeba. Jadę do domu. Wyskakuję z biura, zostawiając drzwi otwarte i wsiadam do mojej ciężarówki. W tym momencie mam w dupie ograniczenia prędkości. Wciskam gaz do dechy. Nie zwracam nawet uwagi na prędkościomierz, dopóki nie spojrzę za siebie i nie zobaczę świateł policyjnych. Zjeżdżam na pobocze, trzęsę się i nie wiem, co się dzieje z moją rodziną. Wciąż myślę, że będą bezpieczni, że dałem im wodę święconą i dzięki temu będą żywi i zdrowi. Chavez nazwał to przecież Bożym błogosławieństwem. Słyszę stukanie w szybę, więc szybko ją opuszczam. Gliniarz to szorstko wyglądający czarnoskóry facet o ciężkiej sylwetce. Spieszy ci się dokądś? Mój głos pęka i próbuję się uspokoić. Panie władzo, dostałem wiadomość od mojej firmy alarmowej, że w moim domu włączył się alarm dymowy. Mam około 20 minut, żeby tam dotrzeć. Potrzebuję pomocy. Funkcjonariusz wyciąga rękę. Poproszę prawo jazdy. Przeklinam i wręczam mu prawo jazdy i słyszę, jak on biegnie do swojego pojazdu. Rozważam, czy po prostu nie odjechać, ale w mojej głowie pojawiają się scenariusze, w których strzela do moich opon lub zmienia całą sprawę w policyjny pościg.
Mój tok myślenia zostaje przerwany, gdy podbiega do mojego okna, dając mi moje prawo jazdy. Jedź za mną i postaraj się nadążyć. Co? Jestem zdezorientowany. Będę cię eskortował. W tym momencie chyba zbladłem. Policjant kładzie mi rękę na ramieniu. Proszę pana, czy mam pana podwieźć? Patrzę na moje trzęsące się ręce i tylko głupio kiwam głową. Otwiera drzwi mojej ciężarówki, wyjmuje kluczyki i odpina pas bezpieczeństwa. Zanim orientuję się, co się dzieje, jestem w jego radiowozie i pędzimy ulicami z wyciem syren. Słyszę dźwięki radia, ale ledwo je rozumiem. Policjant chwyta za radio. Wóz 314. Mam mieszkańca 335 Louis Street w drodze na miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia? Wciąż nie dowierzam. Jestem w szoku i ledwo mogę powiedzieć, kiedy jesteśmy na mojej ulicy, a samochód w końcu zwalnia po przejechaniu każdego czerwonego światła i każdego znaku stopu. Samochód zatrzymuje się, a ja wyskakuję z niego. Jestem na wpół oślepiony przez morze pojazdów ratunkowych, karetek pogotowia, straży pożarnej i innych radiowozów. Przez chwilę myślę, że przynajmniej system alarmowy coś zdziałał po 10 latach miesięcznego abonamentu. Wysoki funkcjonariusz już wyszedł i rozproszył gapiów przede mną, omijając taśmę ostrzegawczą. Mówi coś do innych funkcjonariuszy, gdy wchodzę na trawnik. Wchodzę na trawnik i widzę tlące się szczątki mojego domu. Strażacy pracują nad ugaszeniem jednego z pożarów, a ja rozglądam się gorączkowo, próbując dostrzec Sandy i chłopców. Wreszcie ich znajduję. Trzy worki na zwłoki leżą na trawniku, szczelnie zamknięte. W środku dwa małe ciała i jeszcze jedno, które przypomina mi moją żonę, która chowała się pod prześcieradłem. Nagle czuję ból w kolanach, najwyraźniej upadłem na ten widok. Czuję parę rąk na moich ramionach, a druga szorstka chwyta mnie za ramiona i podnosi. Moje nogi ledwo funkcjonują, gdy jestem prowadzony na tył karetki. Wysoki funkcjonariusz pomaga mi usiąść z tyłu karetki. Przez cały biały szum widzę bardzo jasne światło na mojej twarzy, a głos powoli, w końcu, dociera do mnie. Słyszy mnie pan? Młoda czarnoskóra kobieta stoi przede mną z oftalmoskopem. W końcu mrugam, kręcąc głową. Tak, słyszę. Porusza jasnym światłem w przód i w tył, a ja zaczynam wychodzić z letargu. Spoglądam na chodnik. Nie udało im się wydostać, prawda? Jej ton jest empatyczny, ale wyćwiczony. Przykro mi, ale nie. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale zanim straż pożarna zdołała do nich dotrzeć, było już za późno. Staram się nie wybuchnąć płaczem, ale łzy i tak się pojawiają. Tłumię szloch i próbuję go przełknąć. Mrugam kilka razy oczami i słyszę, jak sanitariuszka odchodzi. Słyszę kilka męskich głosów zbliżających się do mnie. To on? Okej, mam to. Możesz się wycofać. Może być nieprzyjemnie, wiesz. Potrząsam głową, wyciskając kilka łez. Gliny będą zadawać mi pytania i muszę być opanowany. Próbuję osuszyć oczy, ale to nie działa. Czuję lekkie przesunięcie karetki, gdy ktoś siada obok mnie. Pan ma coin? Kiwam głową, wciąż ze spuszczonymi oczami. Jestem detektyw Benjamin Label. Mam kilka pytań, głównie dotyczących miejsca pobytu poza pożarem. Zapalisz? Proponuję paczkę papierosów. Biorę jednego, zapalam i biorę głęboki oddech. Już mam coś powiedzieć, ale myślę o tym, jak dziwnie brzmi to imię. Słyszę świszczące parsknięcie, a głos zmienia się aż nazbyt znajomo. Żartuję, Freddy. Wiem, gdzie byłeś. Moja głowa odchyla się w lewo i widzę Beliala siedzącego tuż obok mnie, z czarnymi włosami zaczesanymi do tyłu nad bladą twarzą, żółtymi oczami i zbyt białymi zębami. Jego prochowiec wciąż jest biały, ale oprócz czerwonego krawata na szyi ma zawieszoną policyjną odznakę.
Zaciskam pięść, zgrzytam zębami, ale zanim zdążę wstać i wymierzyć mu cios w jego idealne zęby, jego dłoń spoczywa na mojej pięści i ścisza mnie, ciągnąc moją rękę w dół. Cicho, zaczyna. Właśnie spełniłem moją obietnicę, czerwony Frecie. Próbuję odepchnąć jego rękę, ale ta ani drgnie. Przestań mnie tak nazywać! Wszyscy tak cię nazywamy, czerwony Frecie. Powinieneś się do tego przyzwyczaić. Jego uśmiech znika. Ale muszę ci przyznać nieco pochwały, Fred. To była brudna sztuczka. O czym ty do cholery mówisz? Jego uśmiech wydaje się nieco powracać. Kiedy nie mogłem przyciągnąć cię do siebie, założyłem, że wypiłeś trochę święconej wody ze świątyni strażnika. Świątyni strażnika? Belial parsknął niemal sycząc. To miejsce, które sprzątałeś, Fred. Bierze głęboki oddech, wyrzucając z siebie kolejne słowa. Jak już mówiłem, zaskoczyłeś mnie. Oddałeś swoją jedyną ochronę przede mną swojej rodzinie. Mądrzejszy niż myślałem. Gapię się na niego ze łzami w oczach. I widzisz, Fred, normalnie to, co bym zrobił, to pomaszerowałbym do sypialni twoich dzieci, obudził je, a potem zabrał je do mamy. Następnie torturowałbym ją bezlitośnie, aż opuściłaby ciebie i dzieci, a potem obiecałbym jej koniec bólu w zamian za jej duszę. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Silni stawiają opór, dopóki nie zagrożę, że dzieci przejdą przez ten sam ból, przez który oni przechodzą. Uśmiecha się chorym uśmiechem od ucha do ucha. Wtedy zabieram jej duszę w zamian za bezpieczeństwo jej dzieci. Kiedy jest już moja, usuwam miłość, którą żywi do swojej rodziny, do Boga. Czynię ją jedną z moich dziwek, a wtedy zwykle sama zabija dzieci. Zapala papierosa. Wiesz, tak dla zabawy. Czuję, że ogarnia mnie przerażenie. To prawie bezbłędnie działało w przypadku co najmniej 9 na 10. Próbuję przełknąć gulę w gardle. Ale ty, Fred... Jego uśmiech przygasa. Okradłeś mnie z dobrej zabawy. Widzisz... Normalnie, jeśli wypijesz pół butelki tej wody święconej, jesteś chroniony przed opętaniem i tym podobnym. Ale to, co zrobiłeś, Fred, dając im swoją ochronę bezinteresownie, to bardzo podniosło jej moc. Pokazuje mi swoją lewą rękę, która na jego dłoni jest prawie całkowicie czarna. Jego dłoń jest pomarszczona i trzęsie się. Jeden z pierścieni spadł mu z palca i roztrzaskał się o ziemię. Przeklina przy tym w jakimś nieznanym, gardłowym języku. Widzisz, Fred, to co się stało, kiedy wyciągnąłem rękę i złapałem twoją żonę za ramię. Paliło jak burą sukę. Właściwie to wciąż czuję nieco pieczenia. Gapi się teraz na mnie, żółć w jego oczach zdaje się poruszać. Tak więc, nie mogąc ich dotknąć, musiałem zastosować bardziej przyziemne metody dotrzymywania obietnic. Odsuwa dłoń i nasuwa na nią skórzaną rękawiczkę. Wyłamałem klamki, przybiłem kilka okien, upewniłem się, że się nie wydostaną, gdy podpaliłem to miejsce od dołu do góry. Zachichotał. Chroniłeś swoją rodzinę przede mną, ale dom to inna historia. Zaciskam zęby, wpatrując się w Beliala, który wydaje się czerpać przyjemność z opowiadania mi tego wszystkiego. Jego ton jednak szybko się zmienia. Nigdy nie musiałem kogoś tak wykończyć. To było takie przyziemne, takie nudne. I świadomość, że ich dusze zostały ocalone, gdy to zrobiłem, z jego nozdrzy wydobywa się dym, a on ponownie sapie i sapie. Co za paskudny smak pozostawia to w moich ustach, Fred. Wstaję. Ale przeszedłeś dziś wystarczająco dużo. Na razie pozwolę ci żyć. Belial odwraca się ode mnie. Chyba, że chcesz załatwić to wszystko i po prostu... No wiesz. Przesuwa palcem po gardle. Może fajnie byłoby zrobić coś ironicznego, wiesz? Na podwórku jest huśtawka z opon. Można by się na niej powiesić.
Kiedy mówi, czuję się oszołomiony i zdezorientowany. Może w motelu wziąć suszarkę do włosów i wziąć z nią prysznic? Kręcę głową, czując się, jakby ktoś wpychał mi bawełnę do uszu i słyszę tylko jego głos ponad hałasami w tle. Jego oddech jest teraz przy moim uchu. Kiedy się nad tym zastanowić, to co za człowiek nie potrafi ochronić własnej rodziny? Jedynym honorowym wyjściem jest usunięcie się z takiej sytuacji. Nagle zniknął i znów mogłem jasno myśleć. Sanitariuszka wróciła i zaczęła mierzyć moje funkcje życiowe. Wpatruję się w nocne niebo i nie mam tak naprawdę pojęcia, co zrobić. Następny tydzień mija tak, jakbym był pasażerem w moim ciele. Ustalam szczegóły z przedsiębiorcami pogrzebowymi, prawnikami i firmami ubezpieczeniowymi. Jestem zmęczony słyszeniem słów, przykro nam z powodu twojej straty. Waham się między absolutnym smutkiem, a oślepiającym gniewem i nie potrafię kontrolować, na których członków rodziny warczę, a przy których szlocham. Kiedy nadchodzi dzień pogrzebu, jestem tylko ja i kilku przyjaciół oraz rodzina mojej żony. Jestem w kościele pierwszy raz od lat, a organy grają smutny, stary hymn, podczas gdy ja siedzę samotnie w jednej z pierwszych ławek. Moja rodzina nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Połowa z nich uważa, że spaliłem dom w wyniku potrójnego zabójstwa. W jakiś sposób wyciekły wiadomości o tym, że okna były zabite, a klamki wyjęte przed zamknięciem. Jestem więc dość zszokowany, gdy ktoś w ładnym garniturze i z dość mocną wodą kolońską siada obok mnie. Dopiero co się dowiedzieliśmy. Odzywa się gość grubym latynoskim akcentem, ale dość znajomym. Podnoszę wzrok i widzę Chaveza siedzącego obok mnie. Ma na sobie dość drogi, skrojony na miarę garnitur. Chavez? Wskazuje na jakiś naszyjnik na swojej szyi. Talizman świątynny. Pomaga ci mnie zrozumieć, nawet gdy jesteśmy poza świątynią. Siadam, przyglądając mu się bardzo zdezorientowany. Dlaczego tu jesteś? Mrużę oczy. I gdzie, kurwa, jest Timothy? Chavez marszczy brwi. Jest tutaj, ale... Powiedziałem mu, żeby jeszcze do ciebie nie przychodził. Wiem, że go za to obwiniasz. No bez jaj, Chavez. Rozglądam się po kościele, zanim Chavez kładzie mi rękę na ramieniu. Gdzie on jest? Chavez tylko kręci głową. To nie czas, Fred. Spoglądam teraz na niego. I co w związku z tym? Teraz jesteś jego sługusem? Wpatruję się w trzy zamknięte trumny przede mną. Kim on do cholery jest? Nie jest tym, o kim oboje myśleliśmy. To wszystko, co powiedział Chavez. Oboje milczymy, po czym on odzywa się. Wiem, jak się czujesz. Pierdol się, Chavez! Spoglądam na niego. W tym momencie nie mam już łez. Jestem po prostu bardzo zirytowany. Wiesz, jak się czuję? Sandy i chłopcy nie zasłużyli na to. Była niesamowitą kobietą. Chłopcy byli dobrymi dziećmi. Nie zasłużyli na to. I to przez to, że wmieszałem się w tę gównianą świątynię. Więc nie wciskaj mi bzdur w stylu wiem, co czujesz, bo nie masz o tym zielonego pojęcia. Chavez milczy, patrząc przed siebie na trumny. Kiedy byłem w Hondurasie, pomagałem kartelom przemycać narkotyki przez granicę. Budowałem krzesła, stoły i tym podobne. Ukrywali w nich kokę, a ja robiłem drzwi pułapki, aby można było je wyjmować. Ale pewnego dnia moje drzwi pułapki zostały odkryte. Pewnego dnia kartel przyszedł do mnie i powiedział, że chcą spróbować czegoś nowego. Chcą, żebym robił krucyfiksy i ukrywał w nich narkotyki. Mówią mi, że narkotyki nie zostaną tak łatwo znalezione, ponieważ ludzie nigdy nie sprawdzają krucyfiksów. Robi znak krzyża na sercu. Odmówiłem im. Mówię im, że odejdę. Obiecuję, że nie powiadomię policji, ale mówię im, że skończyłem z tym biznesem. Odwraca się do mnie z rękami złożonymi na kolanach.
Następnego dnia budzę się z workiem na głowie. Myślę, że mnie zabiją, wiesz? Pogodziłem się z Bogiem i zaakceptowałem mój los. Zabierają mnie nad rzekę. Wraz z nimi mają moją matkę, ojca, żonę i córkę. Wszystkich ustawionych w kolejce. Jego normalnie szczęśliwa twarz zmienia się w żałobną. Nie dają mi nawet wyboru. Rozstrzeliwują moją rodzinę na moich oczach, wrzucając ich ciała do rzeki. Mówią mi, albo żyjesz dla kartelu, albo dla niego umierasz. W tym momencie odwracam wzrok. Chavez odchyla się w ławce, patrząc teraz na mnie. Możesz pochować swoją rodzinę, Fred. Ciesz się z tego. Ja nigdy nie miałem do tego prawa. Zostało mi odebrane. Odwracam się do niego. Jego historia jest prawdopodobnie gorsza od mojej, nie żebym ważył tragedię czy coś. Chavez, mówię, nigdy mi nie powiedziałeś, dlaczego w ogóle tu jesteś. Chavez rozgląda się, jakby kogoś szukał. Fred, zawsze mi pomagałeś. Dałeś mi pracę, podwiozłeś mnie do domu, kiedy tego potrzebowałem. Chavez uśmiecha się do mnie ze współczuciem. Jestem tu, bo jestem twoim przyjacielem. Jako mężczyzna zwykle trzymam płacz dla takich macho rzeczy. Dla widoku Wielkiego Kanionu i dla pogrzebów. Myślę, że to był wyjątek. Choć ze wszystkich ludzi, którzy pojawili się, gdy tego potrzebowałem, gdybyś powiedział mi, że będzie to Jorge Chavez, nielegalny imigrant, który jak nikt operuje piaskarką, nigdy bym ci nie uwierzył. A teraz szlocham obok niego, a on stara się mnie pocieszyć. Na cmentarzu jest ostatnią osobą, która stoi przy mnie. Odwracam się do niego, wciąż wahając się między głęboką depresją a kipiącą złością. Chavez, jak możesz nadal wierzyć w Boga? Odebrał ci wszystko, a ty wciąż jesteś mu wierny. Chavez zaczyna rozpinać marynarkę, mówiąc: kiedy kartel zabił moją rodzinę, zmusili mnie, żebym był ich biegaczem. Rozpina marynarkę, a teraz rozpina kilka guzików koszuli. Pewnego dnia podczas zrzutu zobaczyłem dziurę w ogrodzeniu granicznym z Ameryką. Myślę sobie, mogę żyć w kartelu albo umrzeć wolny. Pomodliłem się do Boga i poprosiłem, by chronił mnie podczas ucieczki. Uciekłem. Odsłania klatkę piersiową. Tuż pod żebrami po prawej stronie jest dziura, która wygląda jak rana postrzałowa. Ominęła moje serce, płuca i nawet nie trafiła w kości. Strzał jeden na milion. Cud, Fred. Boża ochrona. Dlatego powinniśmy dziękować mu każdego dnia, powiedział dotykając blizny. Dziękować mu? Chavez, gdzie on był, kiedy Sandy i chłopcy potrzebowali pomocy? Gdzie był Bóg? Dlaczego wtedy im nie pomógł? Chavez patrzy mi prosto w oczy, zapinając guziki koszuli. Czy prosiłeś go o pomoc, Fred? Milczę i wpatruję się przed siebie, mijając groby. To nie może być takie proste, mówię sobie. To był nonsens. Proście, a będzie wam dane. Po chwili Chavez odchodzi ode mnie. Kilka minut później słyszę, jak ktoś idzie za mną. Spoglądam wciąż patrząc przed siebie i widzę za sobą Timothy'ego w czarnym treczu i garniturze z czarnym krawatem. Masz niezłe jaja, człowieku, mówię kurtuazyjnie. Nigdy nie chciałem, żeby tak to się skończyło, mówi wprost Timothy. Spogląda na groby. To, co zrobiłeś, aby ich ochronić, było... cóż, wykraczało poza to, co myślałem, że możesz zrobić. Zaczął się lekko uśmiechać, ale teraz ten uśmiech przygasł. Gdybym wiedział, że masz rodzinę, dałbym ci inne narzędzia. Odwracam się i podchodzę do niego, mimo to nie wzdryga się, gdy staję twarzą w twarz. Tak, twoje narzędzia były naprawdę cholernie przydatne. Dałem żonie i chłopcom tę wodę święconą, a to tylko przyspieszyło ich śmierć. To uratowało ich duszę, Fred. Mówi po prostu Timothy. Dzięki tobie dusza twojej żony nie jest w posiadaniu Beliala, podobnie jak twoich dzieci. Gówno prawda, krzyczę. To tak nie działa.
Nie tracisz duszy, jeśli opęta cię demon. Czasami się umiera, ale wiem wystarczająco dużo o tym gównie, by wiedzieć, że mnie oszukujesz. Rozmawiałem z pieprzonymi kapłanami. Myślisz, że Belial jest demonem? Cofam się o krok. A czym innym miałby być? Twarz Timotiego w najmniejszym stopniu nie zmienia wyrazu. Belial był najpierw mrocznym aniołem, dawno temu. Jego zadaniem było karanie nieczystych dusz. To było przed wojną. Timothy spogląda w niebo. Spoglądam tam razem z nim. Przed jaką wojną? Wojna cherubinów i serafinów. Cherubiny byli aniołami wysokiego rzędu, stworzonymi przez Boga, by być jego sługami, ale sprzymierzyli się z Lucyferem. Timothy spojrzał na mnie. Wojna rozpoczęła się, gdy Belial namówił Lucyfera do przeciwstawienia się Bogu. W tym momencie jestem dość oszołomiony i przez chwilę spoglądam na groby mojej rodziny. Dlaczego więc taka szycha z dołu chce ze mną zadzierać? Bursztyn, o którym mówiłeś, ma ogromną moc. Moc wystarczającą do tego, by Belial, gdyby dostał go w swoje ręce, był w stanie przenieść się do tego świata. Timothy odpowiada. Przenieść się? Niespodzianka, Timothy, on już tu jest. Timothy potrząsa głową. Belial jest teraz tylko w posiadaniu człowieka. To dlatego pierwszego dnia nie zabił cię i nie zabrał bursztynu. Człowiek, którego opętał, wciąż stawiał mu opór, wciąż walczył. Na tym etapie opętania duch nie może zmusić kogoś do zrobienia czegoś, czego nie chce. Dopiero następnego dnia jego wola osłabła i Belial zyskał pełną kontrolę. Mimo to, nawet przy pełnej kontroli, tylko odrobina jego mocy może przedostać się przez to naczynie. Timothy uśmiechnął się do mnie dziwnie. Belial z bursztynem przeniósłby się całkowicie do tego świata i jako w pełni zasilony cherubin zniszczyłby wszystko. Teraz uśmiechnął się do mnie. Więc Fred, uratowałeś świat, chroniąc go przed nim. Odwróciłem wzrok od Timothy'ego, nie wiedząc, jak mam się z tym czuć. Kosztowało to tylko życie mojej rodziny. Ich dusze są bezpieczne. A Belial wciąż tam jest. Nadal będzie chciał się ze mną bawić, prawda? Wyobrażam sobie, że nie jest zbyt zadowolony z tego, że ochroniłeś przed nim swoją rodzinę. Prawdopodobnie nadal będzie cię dręczył. Planujesz coś z tym zrobić? Spoglądam na groby. Czy powinienem dostać moje miejsce obok Sandy jako moją ochronę? Planujesz zapytać? Zwracam się do Timothy'ego. Proszę, Timothy, kurwa, czy pomożesz mi pozbyć się tego czegoś? Nie pytaj mnie. Timothy odwraca się ode mnie i zaczyna odchodzić. Kogo więc do cholery mam zapytać? Krzyczę. Timothy ignoruje mnie i idzie dalej. Odwracam się w stronę grobów i łapię aluzję. Rozglądam się i odchrząkuję. Hej Boże, pomożesz mi? Chaves nagle kładzie mi rękę na ramieniu. Wiesz, jak o to prosić, Fred? Kręcę głową, a Chaves tylko się uśmiecha. Chodź, pokażę ci. Chaves pada na kolana i zaczyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuściliśmy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Powoli padam na kolana i powtarzam. Chaves szepcze do mnie. Teraz poproś i zakończ słowem amen. Po czym Chaves wstaje i odchodzi. Wciąż jestem na kolanach. Czuję się dość niezręcznie, ale po prostu kontynuuję. Boże, wiem, że w dzisiejszych czasach jestem trochę obcy, ale potrzebuję pomocy. Ten Belial zabił moją rodzinę i potrzebuję sprawiedliwości. Pomóż mi się go pozbyć. Mam nadzieję, że to wystarczy i kończę. Amen. Nagle słyszę nad sobą głos. Fred McCoyne? Spoglądam w górę, widzę tylko sylwetkę mężczyzny nade mną. Boże?
Nagle stają na nogi i widzę kilku funkcjonariuszy oraz detektywa, który wypowiedział moje imię. Facet wygląda jak po sezonie podnoszenia ciężarów, jakby został wepchnięty w mundur detektywa. Czarnoskóry funkcjonariusz ma łysą głowę, a jego głos jest głębszy niż przywykłem słyszeć. Nigdy wcześniej nie nazwano mnie Bogiem, ale dla ciebie równie dobrze mogę nim być. Jesteś aresztowany pod zarzutem morderstwa, podpalenia i spisku w celu popełnienia oszustw ubezpieczeniowych. Cudownie. Mówię głośno, gdy mnie skuwają. Ej, uważaj! Gdy wyprowadzają mnie z grobów mojej rodziny, dostrzegam go. Ubranego w swój zwykły biały prochowiec i czerwony krawat, ponownie noszący policyjną odznakę. Czarny detektyw krzyczy do niego. Hej Ben, mamy go. Miałeś rację, kręcił się tu dłużej niż wszyscy inni. Belial uśmiecha się, witając swojego kolegę z policji. Świetna robota, mówi swoim fałszywym ludzkim głosem. Nie sądziłem, że będzie ciężko, zostawił za sobą mnóstwo dowodów. Uśmiecha się do mnie. Będziemy się wszyscy razem świetnie bawić. Dzięki Boże, myślę sobie, gdy jestem wpychany do radiowozu. Patrzę przez okno, jak czarny detektyw odchodzi od Beliala, a potem Timothy wychodzi zza pobliskiego drzewa. Timothy wpatruje się w Beliala, a Belial odwraca się do niego. Dziwnie ze sobą kontrastują. Timothy w czarnym prochowcu i Belial w białym. Moim zdaniem nie pasują do siebie. Mówią do siebie kilka rzeczy, choć nie słyszę ich zbyt dobrze. Timothy mówi coś w stylu odejdź. Belial wydaje się śmiać, ale nie słyszę, co mówi. Obserwując jego usta, wygląda na to, że w pewnym momencie mówi słowo matka. Timothy wydaje się zwężać oczy i poważnieć. Skop mu tyłek, Timothy! Myślę sobie, patrząc z zapartym tchem, jak ta dwójka ściera się na cmentarzu. Timothy wydaje się spokojny i opanowany. Belial uśmiecha się od ucha do ucha. Spoglądam w tę i z powrotem między nimi, a moje serce podskakuje z powodu tego, co stało się później. Belial robi nagły krok w stronę Timothy'ego, szybkim, szarpniętym ruchem, a następnie wraca na swoje miejsce. Timothy wzdrygnął się, powodując śmiech Beliala, po czym odwrócił się i wrócił do nieoznakowanego samochodu z drugim detektywem. Świetnie, myślę sobie. Mój anioł stróż to cipa. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.